To jest kwestia wielu problemów formalnych. Na przykład chcę mu ujednolicić cały formularz skargi na czynności komorników. Chodzi o to, żeby nie dawać podstawy do odrzucania spraw przez sądy z powodu błędów formalnych. Czy też kwestia wzmocnienia pozycji tutaj ministra sprawiedliwości, nadzoru, czy też samych prezesów sądów rejonowych nad komornikami. No myślę, że ta reforma jest po prostu przez ludzi oczekiwana, bo są różne drastyczne sytuacje związane z działalnością komorników. My to obiecaliśmy również i tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości z całą pewnością tego rodzaju działania podejmiemy. Natomiast przy tej okazji tego pozornego wycieku danych, bo żadnego jeszcze raz mówi nie było, jeżeli chodzi o PESEL, to chcę powiedzieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości natychmiast stanęło na wysokości zadania. Tak przynajmniej przyjmujemy, ale nie tylko my, bo po prostu wielu ludzi. Natomiast zdecydowaliśmy się poinformować, że to tutaj pierwsze co to pismo do prezesów sądów apelacyjnych, za to, żeby bardzo dokładnie zbadać tego typu przypadki w różnego rodzaju częściach Polski, w obszarach właściwości poszczególnych apelacji, żeby zbadano po prostu, czy tego rodzaju sytuacje mamy do czynienia, czy rzeczywiście z danymi różnymi, czy dane zostały w sposób nieuprawniony wykorzystane. Tego jeszcze nie wiemy, bo ta sprawa jest prowadzona przez prokuraturę, natomiast jeżeli tylko będziemy mieli sygnał o tym, że nie były jakiekolwiek nieprawidłowości, czy dane zostały wykorzystane nie tak jak powinny, no to natychmiast minister sprawiedliwości wykorzysta całe swoje instrumentarium właśnie z zawieszeniem, a nawet wykluczeniem z zawodu komornika. Reforma dotycząca komorników, przyspieszę panią uspokoić, jest przygotowywana. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, rozumiem, że to była refleksja pani. Chodziło, rozumiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej. Trudno mi się odnieść tutaj, bo to jest przypadek. Radio Maria, bardzo proszę. Nie będzie panie Krzysztof. Na wieki wieku panem. Edward Schroma. Prosimy. Panie ministrze, żeby w Polsce sądy funkcjonowały normalnie, to sądziłem, żeby to się odwołało. Chyba zmieni konstytucję, a jeżeli dojdzie do tego przepisu, czyli to będą trwało się na zmiany konstytucji, to trzeba przygotować, że tak powiem, plan uzdrowienia sądu. Moim zdaniem, mam taką propozycję. Musi być coś takiego, taki organ jak propozycja moja taka społeczna komisja oceny sędziów. Ta komisja, która powinna funkcjonować, powiedzmy, że w każdym województwie, czy jeszcze więcej powinno być tych komisji niż województw, powinna badać skargi skierowane na skargi dotyczące sędziów, pracy sędziów, w tym wszystkim chodzi o niesprawiedliwe wyroki. Sędziowie to są normalni ludzie, to nie są jakieś anioły i dlatego też powinni po pierwsze być odwoływani, po drugie powinni być oceniani. No i taka komisja powinna, powiedzmy sobie, skierować do prezydenta Rzeczypospolitej wyroki. Albo sędzia na niższe stanowisko, albo sędzia do wydarzenia. I teraz bym to decydował. Co zrobić w takim wersie, takowej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Uważa pan, że tak system powinien funkcjonować, że społeczna komisja jeszcze powinna weryfikować, czy to sędziowie robią, panie szczerze, że boję się, że doszłoby do anarchii. No, chodzi o to, żeby usprawnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, natomiast nie chodzi o to, żeby zastępować wymiar sprawiedliwości. Ja miałem spotkanie z organizacjami społecznymi, które na przykład proponowały, żeby był jakiś taki organ ponad sądami, który będzie decydował jeszcze, co jest dobrem dziecka, czy nie, i będzie weryfikował to, czy sądy dobrze działają w tym zakresie, czy nie. No ja powiem tak, no nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, takiej sytuacji. Oczywiście no, kwestia sędziów społecznych jest tutaj istotna, ławników, natomiast no, kwestia dotycząca jakiegoś tworzenia jakiegoś nowego tworu, który ma weryfikować sędziów sądy, powiem szczerze panu, że bardzo odważna teza, ale trudno mi się podpisać pod tą tezą. Natomiast zgadzam się, że wymiar sprawiedliwości funkcjonuje, zresztą poziom zaufania do wymiaru sprawiedliwości nie jest najwyższy. I reforma wymiaru sprawiedliwości jest po prostu oczekiwana.
No myślę, że także i w samym wymiarze sprawiedliwości, przez samych sędziów, którzy no, dzisiejszy program pokazuje, no, nie cieszą się jakby najwyższym zaufaniem społecznym, a szkoda, bo mówię, to jest misja pewnego rodzaju, posługa bardzo wyjątkowa i chciałbym dożyć takich czasów, w których wymiar sprawiedliwości no, nie będzie się cieszył zaufaniem 25% czy 30% procent społeczeństwa, tylko że będziemy wiedzieli, że jeżeli mamy do czynienia z sądem, to jesteśmy pewni, że polityka nie będzie tam grała roli, ani cokolwiek innego. Kwestia oceny sędziów jest zupełnie ktoś inny do powoływania, odwoływania. Ktoś inny, wydaje mi się, że nie powinny być stworzone jakiekolwiek inne społeczne instytucje, które miałyby jeszcze stać ponad sądem. Już mamy konstytucję, konstytucja w sposób jasny określa pozycję sądów czy też trybunałów. Radio Maria, proszę bardzo. Cześć Boże, dzwoniłem z Łodzi. Witam ojca Grzegorza i pana ministra. Mnie niepokoi jedna rzecz, bo my z sądami to mamy problem od 1945 roku. Sądy zaangażowały się, oczywiście jak pan minister wie, w walkę z tak zwaną reakcją. Dzisiaj my jesteśmy tą reakcją i właściwie nasze wybory, wy macie wielką legitymację. Nie można, dlaczego sądy to kontestują i bawią się w politykę, kiedy ta legitymacja jest od narodu. My stajemy się pomału dzięki wam podmiotem tego narodu, czyli jakby państwo, jest instytucja państwa, państwo wraca do ludzi. I, ale oni widzą zawsze w nas reakcji, zbliżają nam w różny sposób. A mnie interesuje głównie jedna rzecz, akurat dotycząca tego tematu, o którym dzisiaj mówimy, tak szeroko pojętej kultury i sztuki, bo my często widzimy w mediach, że twórca przedstawia się jako człowiek, powiedzmy, moralny i robi nam taką rzecz, że przedstawia nam przedmiot, który jest z gruntu niemoralny, a on ukazuje go jako moralny, na przykład Niewinnie Grzech. I dzieci to oglądają. Przedstawia na przykład, ma dobre niby intencje i przedstawia żądze i namiętności ludzkie w sposób perwersyjny. I to ma być edukacyjne. Jeżeli chodzi o dziedzinę kultury i sztuki, prokuratura czy sądy też mają coś do powiedzenia, bo ja wiem, że ktoś nam powie, że komuś zamykamy usta twórcy, ale również w tym bywa. Szczęść Boże. To są kwestie oczywiście, które należy oceniać z punktu widzenia no, karnoprawnych aspektów tej działalności. Rzeczywiście to jest czasami bardzo trudne zadanie do oceny, czy mamy do czynienia z przestępstwem, czy mamy do czynienia tylko z kulturą, sztuką. Oczywiście inna sprawa, jakie to ma czasami, jakie możemy mieć odczucia etyczne. No to już jest kwestia ocenna dla prokuratury. Myślę, że kodeks karny daje tutaj bardzo jasne wskazówki, co należy robić i co jakiś czas rzeczywiście pojawiają się różnego rodzaju medialne skandale różnego rodzaju. To wszystko należy oceniać tylko z punktu widzenia tego, czy znamiona przestępstwa zostały wypełnione. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tego kongresu, tego kontestowania tych naszych działań wszystkich, to się z panem całkowicie zgadzam, bo przecież ktoś kiedyś określił, jaka jest pozycja Trybunału Konstytucyjnego w Konstytucji, kto powołuje, odwołuje sędziów, kto decyduje o tym, kto będzie prezesem sądu na przykład apelacyjnego, okręgowego i tak dalej, jakie są zadania określone i tak dalej, czyli ustawodawca w którymś momencie decydował, jakie są określone uprawnienia, obowiązki. I dzisiaj, kiedy dyskutujemy nad jakąkolwiek zmianą, to nam się stawia, że chcemy system cały burzyć, nie? Ale przecież ten system można udoskonalać. Jeżeli ten poziom zaufania jest bardzo niski, to trzeba to zmieniać. No, nie można w żadnym razie akceptować tej rzeczywistości, która jest, bo rzeczywistość jest taka, jak dzisiaj widzę, przez trzecią godzinę. Przez trzy godziny jest mocna krytyka działań wymiaru sprawiedliwości. Nie wiem, ile sędziów słucha tego programu, natomiast no, nikt nie zadzwonił, proszę zwrócić uwagę, do Radia Maria czy do telewizji Trwam. Nikt nie podzielił się refleksją, w jego przekonaniu, że wymiar sprawiedliwości nie ma problemu, wszystko jest dobrze. Nie było takiego telefonu dzisiaj, więc to jest jakiś sygnał dla nas,
że coś nie jest coś nie halo, trzeba to po prostu zmieniać. No, i dzisiaj, kiedy my próbujemy unowocześniać pewne rozwiązania, to nagle rzeczywiście ktoś wyskakuje i kontestuje, a to kwestie nadzoru administracyjnego, a to kwestie powoływania, odwoływania sędziów, a to inne sprawy jeszcze, a to repozycja Trybunału Konstytucyjnego. No, wydaje się, że to jest niepoważne. Pamiętajmy o tym, jaką rolę ma do spełnienia Sejm i Senat, jaką rolę ma władza ustawodawcza. Ta władza ustawodawcza zdecydowała, że jest taka czy inna ustawa i nie można w każdym momencie stawać, wykorzystując nawet prawo opozycji do krytykowania i atakować wszystkiego, co my przedstawiamy. Ja zauważyłem, że przez ostatnie miesiące właściwie opozycja atakuje wszystko, co jest tylko, wszystko, cokolwiek byśmy zaproponowali. Zaproponowaliśmy program 500+, on jest realizowany, jest atakowany. Program Mieszkanie Plus jest atakowany. Program zmian w górnictwie, proszę Państwa. Bałagan, który pozostawiony nam jest po poprzednikach. Tacy ludzie jak minister Tchórzewski czy Grzegorz Tobiszowski ze Śląska, mój kolega minister z mojego regionu, to proszę Państwa, bylibyśmy w sytuacji dramatycznej, tragicznej. Więc my musimy zmieniać ustawodawstwo tak, żeby rzeczywiście było ono na miarę tego, w jakiej rzeczywistości się poruszamy, a nie po prostu kiwać głową, że wszystkie rozwiązania są dobre. Stąd jeszcze raz mówię, że ten kongres, który miał wczoraj miejsce, szkoda, że nie był poświęcony przede wszystkim tematyce tego, jak odzyskać zaufanie w oczach społeczeństwa, a nie jak walczyć, z władzą, w tym przypadku władzą wykonawczą, a także władzą ustawodawczą. To jest zupełnie niepotrzebne. Powinniśmy rozmawiać na temat tego, jak udoskonalać wymiar sprawiedliwości. Jeszcze może jedno pytanie. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Mówi mi Rana z Warszawy. Proszę. Ja chciałabym zapytać pana ministra, czy podobnie w odniesieniu do tego filmu, czy ministerstwo przewiduje jakieś wydłużenie jak gdyby kar za przemoc domową, no, można powiedzieć za zbrodnie, bo to są zbrodnie, za ciężkie pobicia. Czy ministerstwo ma w planie coś z tym zrobić? Halo? Tak, halo. To znaczy powiem pani tak, że szczerze mówiąc nie mam takiej wiedzy w tym momencie, czy są plany ministerstwa. Nie słyszałem akurat w tym zakresie, żeby była propozycja zmian w kodeksie karnym. Natomiast nie mogę powiedzieć też jednoznacznie do końca, ponieważ osobą, która jakby kreuje pewien kierunek, określa kierunek działalności ministerstwa, zresztą jest to rzecz oczywista, jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Trzeba tu też odróżnić, że pomimo tego, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny jest w jednej osobie, to jednak ja jestem tylko wiceministrem sprawiedliwości i trudno mi tutaj powiedzieć, jaka jest praktyka do końca, jeżeli chodzi o tego rodzaju przemoc. Nie mam takiej wiedzy, powiem szczerze, żeby były przygotowywane zmiany w tym zakresie. Na pewno będą przygotowywane zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości, ale nie akurat jeżeli chodzi o kwestie tutaj karalności tego typu przestępstw, jakie powinny być kary, czy te kary, które są stosowane obecnie, są karami rzeczywiście adekwatnymi do czynów. Tego nie jestem w stanie pani po prostu w tym momencie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Gdy pani zapytała o VAT na przykład, o kwestie wyłudzeń VAT-u, sprawy gospodarcze, bardzo chętnie bym tutaj się podzielił swoją wiedzą, bo tutaj w tym zakresie oczywiście już pewne propozycje rozwiązań mamy i tu nie będzie zmił się do tych, którzy próbują wyłudzać VAT, próbują nas wszystkich tak naprawdę okradać. Nawet przewidujemy karę 25 lat więzienia i to nie jest nic nadzwyczajnego, bo tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych za tego rodzaju wyłudzenia są kary nawet dłuższe. Natomiast nie może być sytuacji takiej, że osoba, pamiętam, z tego co pamiętam, emerytka, na przykład to była taka sprawa, jedna ze spraw, pani nam nie utkwiła w pamięci, 300 zł grzywny dostała pani, została ukarana, bo podobno fakturą jakoś za kserowanie czegoś tam o kilka groszy coś zostało pomylone, no rzecz zupełnie niesłychana. Jednocześnie z drugiej strony mamy sytuację, w której ktoś wyłudził 3 miliony złotych i karę zasądzono, uwaga,
1700 zł, więc taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Będzie na pewno konfiskata rozszerzona, będzie zmiana ciężaru dowodu, będzie kwestia badania majątków gangsterów, którzy jak się dorobili tych majątków w ciągu ostatnich 5 lat, co się działo z tym majątkiem. Będą przewidywane przez nas, będzie w projekcie, będzie kara za wielomilionowe malwersacje, nawet do 25 lat więzienia za te niższe, powyżej 3 lat do 15 lat, a poniżej od 6 miesięcy do 8 lat. Także no tutaj bardzo mocno chcemy walczyć z tą przestępczością gospodarczą, stąd między innymi była i zmiana w ustawie prawo o prokuraturze, gdzie specjalne wydziały powstały. No trzeba pamiętać o tym, że to jest, szanowni państwo, rocznie wyciągane z budżetu państwa 80 miliardów złotych. Także nie jestem w stanie pani odpowiedzieć na pytanie, czy będzie pomysł na zmianę, jeżeli chodzi o kary w odniesieniu do przemocy domowej. Natomiast na pewno mogę powiedzieć, że będzie drastyczne zaostrzenie kar, jeżeli chodzi o kwestie wyłudzania na przykład VAT-u, przestępstwa gospodarcze. Panie, czy mamy chociaż minutę? Kwestia ustawy o ruchu drogowym. Czy tutaj też zmiany, bo nieraz tak ktoś na podwójnym gazie jeździł i te konsekwencje, pytanie jakie konsekwencje, jak to będzie traktowane, nieraz to wykroczenie, przestępstwo. Czy mamy się czego bać i czy możemy czuć się bezpiecznie? Ci, którzy nie są bandytami drogowymi, nie mają się czego obawiać. Natomiast bandziory drogowe mają się czego obawiać, ponieważ wszystko zrobię, żeby ten projekt... Kiedy się bandziorem drogowym? Wtedy na przykład, kiedy nie zatrzymuje się do kontroli policji i ucieka się, widząc, że policja włącza sygnalizację świetną, dźwiękową, goni taką osobę, bandzior ucieka w mieście, w każdym momencie może zabić kogoś i to już nie będzie tak jak do tej pory, że to jest wykroczenie. Może nie będzie bandzior, ale czegoś się boi, tak? Czegoś się boi, jeżeli... Tak, tylko że proszę pamiętać, ojcze, że wjeżdża w miasto, bardzo często są takie sytuacje, bardzo niebezpieczne, może kogoś zabić. Nie zapomnę sytuacji sprzed kilku tygodni dziewczynki, która została zabita przez osobę, która była pozbawiona uprawnień drogowych. No, powiem tak, nie będzie zmienił się dla tych, którzy są bandytami drogowymi. Nie będzie zmienił się dla tych, którzy wsiadają w stanie nietrzeźwości, prowadzą pojazd, zabijają kogoś, ewentualnie doprowadzają do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Taka osoba dzisiaj na przykład może otrzymać karę w zawieszeniu. Natomiast w tych nowo przewidzianych regulacjach, a wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom obywateli, taka osoba odbędzie bezwzględną karę pozbawienia wolności. Tak po prostu skonstruowane są przepisy. Nie będzie już takiej sytuacji jak w przypadku Froga, że ktoś potrafił dokonać 81 wykroczeń i ta osoba nie została ukarana z bardzo prostego powodu. Po prostu przedawnienie nastąpiło, 2 lata minęły od popełnienia czynów. My wydłużamy ten okres do 3 lat. My wprowadzamy, tak jak mówię, jeszcze jedno przestępstwo, że na przykład ktoś się nie zatrzyma do kontroli, ucieka, jest pościg, ucieka w mieście, na przykład stanowi bardzo poważne niebezpieczeństwo dla wszystkich, nawet do 5 lat pozbawienia wolności taka osoba. Tutaj wychodzimy naprzeciw obywatelom i nie będzie zmiłuj się w tym zakresie projekt najpewniej trafi do parlamentu już we wrześniu. Obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby chronić obywateli, chronić ich bezpieczeństwo w różnych aspektach, ojcze, jeżeli można jeszcze 20 sekund. Tak, proszę. Tak jak tutaj ojciec pyta, aspekt bezpieczeństwa w ruchu drogowym i te przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, to jest ten obszar. To jest kwestia lichwy, to jest projekt, który jest przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To jest kwestia dotycząca komorników, to jest kwestia dotycząca VAT-u, to jest kwestia konfiskaty rozszerzonej, to jest kwestia prokuratury, a na samym końcu, ale będzie to, kwestia reformy całego wymiaru sprawiedliwości. Słowo daję, że będziemy ciężko pracowali, żeby odzyskać zaufanie dla wymiaru sprawiedliwości. Tak się stanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu za uwagę. Temat w obronie dobra dziecka. Bardzo dziękujemy za podjęcie tematu, dziękujemy za państwa telefony i za uwagę. To były rozmowy na dokończenie. A już za chwilę na
naszej antenie wspólna modlitwa, kompletna modlitwa na zakończenie dnia. Zapraszam. Będzie się za nim modlił? Krystyna z Bydgoszczy, szczęść Boże. Szczęść Boże, Panie. Boże, wejrzy ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Alleluja. Dobiega końca kolejny dzień w naszym życiu. Niedziela, Dzień Pański. Dzień szczególnej łaski, dzień, kiedy przypominamy sobie o wielkiej godności naszej, dziecięctwa naszego, że jesteśmy uzdolnieni przez łaskę Bożą do życia, do budowania cywilizacji miłości, piękna, pokoju, dobra, świata sprawiedliwego. Chcemy też, Panie, podziękować za dar nieba, za Twój dar, kanonizację Matki Teresy z Kalkuty, tej, która ukazuje nam, jak troszczyć się o każdego, szczególnie ubogiego.
To ona zachęca nas do tego, byśmy nieustannie zapalali światło, gdzie jest mrok. Daj nam, Panie, tę łaskę. Jednocześnie zawsze, gdy stajemy przed Tobą u kroku dnia, zastanawiamy się, co zrobiliśmy z tymi darami, talentami, które otrzymaliśmy od Ciebie. Jak wyglądał ten dzień, Twój dzień, dzień naszego Pana, Zbawiciela. Na ile żyłem w świetle, na ile to światło zapalałem, dawałem nadzieję drugiemu człowiekowi, na ile budowałem cywilizację miłości, życia. Jak wygląda moje powołanie, moje zobowiązania, moje obowiązki. Co zrobiłem dzisiaj z tym, za co wziąłem odpowiedzialność. Jak wyglądają relacje z drugimi. Czas modlitwy. Czas może i wykonywania pracy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszony w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawić za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij litośnie Boże prawo, a gdy będziemy zasypiali, niech się nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody od wszelakiej, broń nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiągiem, to by wspólnie zabiewać będziem. Boże, który się nie pojęty, święty na wiecie, święty. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami. Nie ulęknie się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka. Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą. Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z chwilą myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje się Twoimi piórami, to Jego skrzydła Cię chronisz. Jedność Jego jest bukletem i tarczą. Nie ulęknie się strachu nocnego. Pana chwali za wiary końcem. Ani zarazy zdradzającej się w mroku, ani mowy niechącego w południe. A choćby tysiąc padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom. Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego. Nie przystąpię do Ciebie niedola, a ciosnie do siebie Twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będą Cię nosili na rękach, aby stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przywnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wezwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulęknie się strachu nocnego. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Służby Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Thank you.
Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Chcę zostanąć wychowany. Podczas murach osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i rozpoczywali spokojnie. Teraz, o Panie, Boże, Jezusie, pokoju, według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwały ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chcesz nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas posłaniaj, abyśmy czuwali w Chrystusie i odpoczywali w spokoju. Mówię jeszcze raz. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Życie słodyczy i nadzieją nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnajcie synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tę łyspa dole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc wychota Twojego, potem wygnanie nam oka. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryja. Bóg zakład za dar wspólnej modlitwy, Ojcu i wszystkim modlącym się życzę dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Dziękuję. Przyjaciele, współpracownicy, apostolska rodzina Radia Maria. 8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, rozpoczynamy po raz pierwszy w naszym sanktuarium nowennę pompejańską. Modlić się będziemy o pokój dla świata, ojczyzny i dla naszych rodzin. Program nabożeństwa będzie następujący. Godzina 12, Eucharystia w Kościele Głównym. O godzinie 13.30 nowenna pompejańska w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, to jest na parterze. Nowenna będzie odprawiona codziennie od 8, a więc od święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny w czwartek, do 31 października. 54 dni. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich, którzy poprzez różaniec chcą powierzyć Matce Najświętszej swoje prośby i dziękczynienia. Więcej informacji na temat nowenny pompejańskiej pod numerem telefonu sanktuaryjnego 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękujemy ojcu Piskoszowi Andrzejowi Laskoszowi i ojcu Władysławowi Bodzionemu, którzy posługują w sanktuarium za tę piękną inicjatywę i za tę nowenę. Życzę dobrej, błogosławionej nocy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. A za chwilę informacje dnia. Ostatnie wydanie wiadomości przedstawi Małgorzata Krasuska. Po północy będzie z Państwem ojciec Janusz Dyrek. Skrót wydarzeń z kraju i ze świata.
Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty została ogłoszona świętą. Kanonizacji założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości dokonał ojciec święty Franciszek, który przewodniczył Eucharystii na placu świętego Piotra w Watykanie. W uroczystościach wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. Było to jedno z największych watykańskich wydarzeń Roku Miłosierdzia. Ojciec święty w homilii powiedział, że Matka Teresa przez całe życie była hojną szafarką Bożego Miłosierdzia, stając się dyspozycyjną dla wszystkich potrzebujących. Matka Teresa została beatyfikowana przez ojca świętego Jana Pawła II w 2003 roku, 6 lat po śmierci. W grudniu ubiegłego roku papież Franciszek uznał cud potrzebny do jej kanonizacji. Dotyczy on uzdrowienia młodego Brazylijczyka z ciężkiej choroby mózgu. Liturgiczne wspomnienie świętej Matki Teresy z Kalkuty będzie obchodzone 5 września. W poniedziałek rano na placu świętego Piotra w Watykanie ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, będzie sprawował mszę świętą dziękczynną za kanonizację świętej Matki Teresy. Na Jasnej Górze odbyły się w niedzielę główne uroczystości dożynek jasnogórskich i ogólnopolskiej pielgrzymki rolników. Uroczystej sumie z błogosławieństwem płodów ziemi i wieńców żniwnych przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. W homilii ksiądz arcybiskup wskazał, że dożynkowy bochen chleba jest dziełem rąk ludzkich, ale przede wszystkim pozostaje owocem błogosławieństwa Bożego. Prezydent Polski Andrzej Duda dziękował rolnikom za ich pracę oraz kultywowanie polskiej tradycji. Z kolei minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel mówił, że rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa należy do priorytetów rządu. Szef MSZ Witold Waszczykowski na wniosek premier Beaty Szydło w trybie pilnym uda się do Wielkiej Brytanii, aby rozmawiać o bezpieczeństwie Polaków na wyspach. Najprawdopodobniej szefowi polskiej dyplomacji będą towarzyszyć ministrowie spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W Harlow na wschodzie Anglii grupa 4 lub 5 mężczyzn pobiła 2 Polaków. To kolejny taki incydent w tym mieście. Jeden z Polaków ma złamany nos, drugi rozcięty łuk brwiowy. Zdarzenie miało miejsce kilka godzin po tym, jak ulicami miasta przeszedł Marsz Milczenia, upamiętniający śmierć zabitego wcześniej Polaka. Sprzeciw wobec niszczenia edukacji przez PiS zawiera tzw. deklaracja wrocławska, którą podpisali we Wrocławiu uczestnicy Regionalnej Konwencji Programowej PO poświęconej edukacji. Władze PO rozważą złożenie wniosku o wotum nieufności dla szefowej MEN Anny Zalewskiej. Jutro Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Nie milkną echa nadzwyczajnego kongresu sędziów, który odbył się w sobotę w Warszawie. Na kongres przybyła mniejszość sędziów, najwyraźniej zainteresowana bardzo silnym zaangażowaniem w konflikt polityczny, powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin. W przyjętych uchwałach sędziowie wezwali m.in. do przekazania nadzoru administracyjnego nad sądami prezesowi Sądu Najwyższego. W Bazylice Mariackiej otwarto wystawę poświęconą Danucie Siedzikównie Ince. Ekspozycję przygotowano w 70. rocznicę zamordowania młodej sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. 28 sierpnia na Gdańskim Cmentarzu Garnizonowym odbył się uroczysty państwowy pogrzeb Inki. Wystawa będzie czynna do 18 września. W Wilnie przy ulicy Warszawskiej w niedzielę została odsłonięta symboliczna tablica, na której jej nazwa jest zapisana w 2 językach, po litewsku i po polsku, warsowóz i warszawska. Jest to pierwsza i jedyna tablica w Wilnie z nazwą ulicy zapisaną po polsku. Na Litwie zgodnie z obowiązującym prawem nazwy ulic są zapisywane tylko po litewsku. 18-letni Łukasz Dyczko z Gorlic został zwycięzcą 18. edycji konkursu Eurowizji dla młodych muzyków. Polak wykonał rapsodię na saksofon altowy. Polski saksofonista, okrzyknięty nową gwiazdą muzyki poważnej, wygrał rywalizację z muzykami reprezentującymi 10 krajów. Drugie miejsce zajął Czech, a trzecie Austriak. Alternatywa dla Niemiec wyprzedziła CDU w wyborach do parlamentu w landzie Mecklenburgia-Pomorze-Przednie. Wynika z exit poll ogłoszonych po zamknięciu lokali wyborczych. To afront dla kanclerz Angeli Merkel. Według pierwszego programu telewizji publicznej ARD wybory wygrała SPD z wynikiem 30,5%. AfD dostała 21%, a CDU znalazła się dopiero na trzecim miejscu z 19%. Od 10 lat Mecklenburgią Pomorzem Przednim rządzi koalicja SPD-CDU.
Dżihadystyczne Państwo Islamskie zostało wyparte z ostatniej pozycji w Syrii przy granicy z Turcją, podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie. Taką informację podała też turecka agencja Anatolia. Według obserwatorium tym samym Państwo Islamskie zostało całkowicie pozbawione drogi zaopatrzenia z zewnątrz. Przez granicę turecko-syryjską odbywał się przerzut ludzi, sprzętu i uzbrojenia zasilającego ISIS. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zapewnił prezydenta Turcji, że jego kraj pomoże postawić przed wymiarem sprawiedliwości sprawców nieudanego przewrotu z 15 lipca. Obaj przywódcy spotkali się na marginesie szczytu G20 w Chinach. Erdoğan o zorganizowaniu puczu oskarża Fethullaha Gülena, mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Unia Europejska będzie kontynuować negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie partnerstwa handlowo-inwestycyjnego, gdyż mandat Komisji Europejskiej w tej kwestii pozostaje ważny, zapewnił jej przewodniczący. Wcześniej rządy Francji i Niemiec wyraziły sprzeciw wobec kontynuacji rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie. Młody Włoch osadzony w areszcie domowym za kradzież samochodu nie opuścił swego częściowo zniszczonego w wyniku trzęsienia ziemi mieszkania. Uznał, że jeśli wyjdzie z domu, może zostać oskarżony o ucieczkę i ukarany. Przebywał w zniszczonym lokalu przez 3 dni, następnie trafił do miasteczka namiotowego. Do końca odbywania kary zostały mu 2 miesiące. Na koniec jeszcze jedna informacja ze świata sportu. Polska zremisowała w Astanie z Kazachstanem 2-2 w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w 2018 roku w Rosji. Do przerwy biało-czerwoni prowadzili 2-0. To był pierwszy mecz podopiecznych Adama Nawalki po porażce w rzutach karnych z Portugalią w ćwierćfinale Euro. Był to skrót wydarzeń z kraju i ze świata. Drodzy Państwo, jutro o godzinie 10 transmitować będziemy na naszej antenie mszę świętą dziękczynną za kanonizację świętej matki Teresy z Kalkuty. Przewodniczyć jej będzie jego eminencja ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Święto ubogich. Bardzo podniosła uroczystość kanonizacyjna matki Teresy z Kalkuty i liczne grono ubogich, którym poświęciła całe życie. W naszym dzienniku wspaniałe chwile z Rzymu. Wspólnota przyjaźni i radości. Nasz dziennik zamieszcza obszerną relację i piękne zdjęcia z dziękczynienia rodziny. Wypełnione postulaty serca. Premier Beata Szydło wsparła postulaty polskiego przemysłu, zwłaszcza górnictwa. Wcześniejsze emerytury dla rolników. Czy rolnicy będą mieli takie same przywileje emerytalne jak inne grupy zawodowe? Szczegóły w naszym dzienniku. Czas próby i świadectwa. Czy modlisz się za ojczyznę? Jeśli jeszcze nie, to prosi cię o to Anioł Stróż Polski. Przeczytaj i działaj. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Thank you.
Poniedziałek, 5 dzień września, ten nowy dzień rozpoczynamy w imię Boże, czyli od znak Krzyża Świętego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Już żeśmy śpiewali pieśni Bogu Rodzica, więc teraz jeszcze kilka informacji o tym dniu, o dzisiejszych świętych, o dzisiejszych patronach tego dnia. I również będziemy chcieli podziękować ofiarodawcom, a także zauważyć wszystkich dzisiejszych jubilatów i solenizantów. Wspominamy dzisiaj 5 dzień września, poniedziałek, po 23 niedzieli w ciągu roku, Matkę Bożą Smoleńską. Ikona ta jest związana z historią Rosji połowy XII wieku. W 1046 roku cesarz bizantyjski Konstantyn Moniomachus pobłogosławił swą córkę Annę, która wyjeżdżała na Ruś Kijowską do swego przyszłego męża, księcia Jarosława. Wizerunek ten uważa się za pierwszą ikonę bizantyjską, która znalazła się w Rosji. W XII wieku obraz został umieszczony w katedrze Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Smoleńsku, gdzie szybko zyskał sławę ikony czyniącej cuda. W roku 1414 przeniesiono ją do Moskwy, gdzie schroniła się przed zbliżającym się do Smoleńska wojskiem litewskim. Pół wieku później, na prośbę mieszkańców tego miasta, zwrócono ikonę do Smoleńska na Kremlu. Pozostała zaś jej wierna kopia. Jednak w XVI wieku ikona powróciła do stolicy Imperium, gdzie zbudowano dla niej klasztor i katedrę. Tak oto kolejna starożytna ikona obiera cześć w kraju, który kiedyś nosił zaszczytne miano Domu Maryi i o który, jak o swą własność, upomina się w Fatimie Najświętsza Maria Panna. Wspominamy także świętego Wiktoryna, który poniósł śmierć za wiarę w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wspominamy świętego Herkulana, żołnierza, został ścięty w 252 roku. Także świętego biskupa Piotra Bertyna z VII wieku rozkrzewiał życie zakonne i cywilizację europejską. Również dzisiaj wspominamy już świętą Matkę Teresę z Kalkuty. Urodzona w Skopie w 1910 roku, zmarła w 1997 w Kalkucie. W roku 2003, 19 października, ojciec święty Jan Paweł II w Rzymie ją beatyfikował. I także właśnie została ona również kanonizowana w Rzymie przez papieża Franciszka 5 września. W wieku 8 lat straciła ojca, którego zabito z powodu poglądów politycznych. W wieku 18 lat poprosiła matkę o zgodę na pójście do klasztoru, który byłby nastawiony na pomoc najuboższym. Jezuici wskazali jej zgromadzenie Matki Bożej Loretański z macierzystym domem w Irlandii w Dublinie. Tam wyjechała, wstępując do zgromadzenia, przyjęła imię Teresa Dziewczynko Jezus. Zakon przygotowywał się do misji w Kalkucie, dlatego też wyjechała tam i zaczęła pracować jako nauczycielka geografii i historii przy klasztornej szkole. Wkrótce została jej dyrektorką. W latach 40. Indie ogarnął głód. W Bengalu zmarło 5 milionów ludzi. Do Kalkuty napływali uchodźcy. Szkoła zmieniła się w szpital. Teresa, pomagając rannym i chorym, zachorowała na gruźlicę. Jadąc na leczenie, usłyszała wewnętrzny głos, aby porzucić wszystko i zamieszkać z biednymi na ulicach Kalkuty.
Po powrocie z leczenia została poddana przez biskupa próbie czasu, aby mogła opuścić zgromadzenie. Kupiła na bazarze 3 białe sari i tak rozpoczęła nową drogę. Początkowo zamieszkała u życzliwej rodziny, ukończyła kurs pielęgniarski. Założyła nową szkołę na podwórzu. Sama o tym napisała. Myłam dzieci, które zawsze były brudne. Uczyłam je higieny, poprawnego zachowania, religii i czytania. Do wykonywanej pracy mottem stały się słowa: wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich, mnieście uczynili. Również dzisiaj wspominamy świętą Błogosławioną Marię od apostołów, Teresa von Wulenweber, założycielka Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela, siostry salwatorianki, charyzmat uniwersaliz apostolski i misyjny. Także wspominamy błogosławionego Gentilisa z Matelicy. Matelica, Włochy, to jest, wstąpił do franciszkanów w Piceno, następnie został pustelnikiem na górze Alverne. Głosił Ewangelię wśród islamistów Egiptu i Arabii. To właśnie dzisiejsi święci, których wspominamy w kościele. Również powinniśmy pamiętać o jubilatach, o solenizantach. Pamiętamy o tych, którzy mają dzień urodzin, dzień imieni. I również chcemy się tutaj też uśmiechnąć do naszych ofiarodawców. Dziękujemy tym, którzy wspierają Radio Maryja i Telewizję Trwam. Dziękujemy za waszą modlitwę, dziękujemy za dary serca, które tworzą właśnie to dzieło. Do naszych ofiarodawców należą z Biłgoraja pani Maria Wojda, pan Roman Kornik, pani Janina Jan Mazurek, pani Zofia Luchowska, pani Krystyna Stasiewicz, Leokadia Dziduch, pani Danuta Juszczyńska, Janina Decermanowska, pan Jerzy Obszański, pani Teresa Kuryn, pan Czesław Myszak, pani Larysa Jelińska, Genezefa Fiołkowska, pani Maria Małysa, pani Janina Szabat, pani Marianna Lekarz, pan Michał Tworek, Krystyna Furmaniak, Marianna Zdunek, Mieczysław Garbacz, pani Maria Klecha, Bożena Bielak, Stanisława Ostrowska, Regina Wolanę i pan Władysław Błażyński. Dziękujemy i dla wszystkich upominek muzyczny, zespół Trim, a także przypomnienie naszych kont bankowych.
media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragnienie prawdy, dobra, ewangelii. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością, dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi, istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja, rozwija się telewizja TAM, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych, pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieło polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji TAM. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie winny. Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BPSA, drugi oddział Torun. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BPSA, drugi oddział Torun. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.